Przed nami święta Bożego Narodzenia, jedne z najważniejszych i najradośniejszych świąt dla wiernych Kościoła Katolickiego. Jaka jest ich istota i geneza? Czy w wirze przygotowań, zakupów, sprzątania i gotowania pamiętamy o tym, co najważniejsze? Między innymi o tym już za chwilę. Jacek Tokarczyk, dobry wieczór Państwu, zapraszam na rozmowę dnia. A naszym gościem jest ksiądz Paweł Kłys, rzecznik archidiecezji łódzkiej. Szczęść Boże. Szczęść Boże. Proszę księdza, no właśnie, powiedziałem ważne, ale nie najważniejsze. Często o tym zapominamy. Najważniejsze święta to święta Wielkanocne, bowiem Chrystus przez swoją śmierć otworzył nam drogę do nieba, ale nie byłoby tej śmierci, gdyby nie wcielenie. A zatem Boże Narodzenie, Bóg, który stał się człowiekiem, abyśmy, abyśmy tak jak On, mogli stać się dziećmi Bożymi, abyśmy przez Jego przyjście na świat doświadczyli Boga, który jest miłością, Boga, który opiekuje się. Możemy w takim razie wartościować, że wielkanocne święta to są te ważniejsze, a bożonarodzeniowe mniej ważne. Jedne i drugie są bardzo ważne, bo dotyczą tak naprawdę człowieka, bo Chrystus stał się człowiekiem. Dotyczą każdego z nas. To są święta, które upamiętniają pewne wydarzenia historyczne, ale te wydarzenia historyczne dzieją się dziś na ołtarzu, dzieją się w świątyni, ale dzieją się także w naszych domach, bowiem przy tych świętach gromadzimy się, w no skąd w takim razie takie um, określenie, takie podejście? Często mówi się o tej wyższości świąt Bożego Narodzenia nad Wielkanocą albo wi wyższości świąt Wielkanocnych nad Bożym Narodzeniem. Tak zwykło się często mawiać. E, Boże na udarło się, że Boże Narodzenie jest bardziej rodzinnym świętem. E, zima, choinka, Mikołaj, wigilia, łamanie się opłatkiem. Wspólne siedzenie przy stole i śpiewanie kolęd, to rzeczywiście taki czas, kiedy, kiedy nagle się zatrzymujemy, kiedy składamy sobie życzenia. I to jest czas, kiedy przyroda śpi. Wiosna to święta Wielkanocna, kiedy wszystko budzi się do życia. Tu już bardziej myślimy o wakacjach, o wypoczynku. Natomiast zima to jest ten czas, kiedy się zatrzymujemy. Po takim. Można byłoby bez nadziei jesieni, która jest związana także z ciemnością, która jest związana z zimnem, z takim przygnębieniem. Przychodzi ten moment, kiedy się zatrzymujemy i wspólnie świętujemy. Spotykamy się rodzinnie i przeżywamy ten czas narodzin Chrystusa. Jaka jest geneza tych świąt? Wiemy, że od wielu wieków Kościół Katolicki celebruje, obchodzimy te święta, natomiast wcześniej było zupełnie inaczej. Święta Bożego Narodzenia związane są z przesileniem. Mówimy o tym, że Chrystus jest Słońcem. Chrystus jako Słońce przychodzi i opromienia ciemności. Ciemności śmierci, ciemności grzechu. Stąd też, jak wiemy dobrze, dokładnie nie wiemy, kiedy Chrystus się urodził. Te święta przyjęte są w kalendarzu liturgicznym właśnie na koniec grudnia. Jest to związane z chrystianizowaniem święta pogańskiego i pokazaniem, że Chrystus jako Słońce ma opromienić ciemności naszej codzienności, naszego grzechu i z tego grzechu nas wyrwać. Właśnie dla siebie, czyli do tej światłości, którą jest on sam. Stąd też bardzo dobrze, że pośród nas jest zapalony płomień świecy. To jest właśnie ta świeca, która płomień Chrystusa, który opromienia, opromienia ciemności naszego bólu, cierpienia, naszych waśni, które są między nami wokół tego płomienia się gromadzimy. I Chrystus jest tym, który wnosi pojednanie. Jak ocenia ksiądz obecne podejście wiernych do obchodów świąt? Wiemy, że poprzedzają je rekolekcje, adwent. Czy to nadal wygląda tak jak 10-20 lat temu, czy jednak sytuacja uległa zmianie? Pojawia się sformułowanie magia świąt. Co jeśli chodzi o święta chrześcijańskie, bo nie mówimy tu tylko o świętach katolickich, ale o świętach prawosławnych, świętach ewangelickich, trzeba nam powiedzieć, że. Święta to nie magia, święta to przeżycie duchowe, religijne i przeżycie rodzinne. Ważne są prezenty, ważne są dekoracje, ale najważniejsze jest to, co przeżywamy my wewnętrznie. Pan redaktor wspomniał o rekolekcjach adwentowych. Czas adwentu to czas przygotowania do świąt Bożego Narodzenia. To czas, kiedy mamy się na chwilę zatrzymać, posłuchać Słowa Bożego, odbyć spowiedź adwentową, by także wewnętrznie przygotować się na narodziny Chrystusa, a zatem to, co jest na zewnątrz. Pranie, sprzątanie, gotowanie, pieczenie, zakupy, prezentów i dekoracja domu to jest jedno, ale nie możemy zapominać o tym, co jest w nas, czyli także o tej renowacji naszego wnętrza i y, przygotowania duchowego na to, żeby, y, żeby te święta y, trwały cały rok, a nie tak naprawdę tylko chwilę, y, w tym momencie, kiedy spotykamy się przy stole wigilijnym y, i wspólnie łamiemy się opłatkiem i śpiewamy kolędy. No, często się mówi, że najważniejszą czynnością w sprzątaniu w, przed świętami Bożego Narodzenia to jest mycie okien. No, I z kolei można powiedzieć śmiało, że te święta tak czy inaczej się odbędą i duchowo powinny się odbyć, nawet jeżeli tych okien po prostu nie umyjemy. To prawda. Natomiast przyzna Pan redaktor, pewnie ma też takie doświadczenie, że dużo lepiej czujemy się w domu wysprzątanym, bo jest to takie przeżywanie. Przygotowujemy się do czegoś. Pierzemy, prasujemy, myjemy okna wspomniane tutaj. I potem mamy jakiś taki pokój serca związany z tym, że, że wszystko jest zrobione. Czyli kwestia znalezienia balansu odpowiedniego? Myślę, że tak, żeby też nie było tak, że to się staje najważniejsze. Czasem się pojawia takie sformułowanie, że umyłem okna i już mogę świętować. Nie? No właśnie, tylko żeby oprócz tego, co zewnętrzne, znaleźć także czas na nasze wnętrze. Żebyśmy nie zagubili w tych świętach tego, co najważniejsze, bo może być wszystko przygotowane, a wewnętrznie. A wewnętrznie nie będziemy przygotowani. Wspomniał ksiądz o tej magii świąt, o tym określeniu, które tutaj jest jakby skrajne i nie pasuje nam do religii chrześcijańskiej czy katolickiej. Natomiast zastanawiam się nad samą laicyzacją świąt Bożego Narodzenia. Otóż, kiedy na przykład wchodzimy do sklepu, kiedy ksiądz na przykład wchodzi do sklepu po święcie Wszystkich Świętych po 1 listopada i kiedy już na półkach natychmiast pojawiają się choinki, mikołaje, bombki ozdoby świąteczne, również te anioły przebrane, które chodzą. Po marketach sprzedając opłatki. Czy to nam nie przeszkadza i nie utrudnia w normalnym przeżywaniu świąt Bożego Narodzenia? Myślę, że ważne jest, by zwrócić uwagę na naszą polską tradycję. Czasem zachwycamy się tym, co jest za granicą, ponieważ wszystkich świętych to jest tradycja polska, za granicą jest to święto Halloween, święto zmarłych. I zaraz po tym, tak jak pan redaktor wspomniał, rozpoczyna się okres Bożego Narodzenia, takiego przygotowania do świąt, zapalają się właśnie, gasną znicze, zapalają się lampki na choince, pojawiają się choinki, mikołaje i cały ten anturaż związany ze świętami. Natomiast w tradycji polskiej, jeszcze skończę, za granicą wraz ze świętami Bożego Narodzenia, dokładnie po Trzech Królach kończy się okres Bożego Narodzenia. Natomiast w tradycji polskiej ten... Nie wiem jak u pana redaktora w domu, ale u mnie w domu było tak, że choinkę ubierało się na 2-3 dni przed świętami Bożego Narodzenia, żeby poczuć, że tu są już święta. Ja już mam, ale nie zrobiłem tego 3 listopada. No bardzo dobrze, ale za chwilę wigilia, więc chodzi o to, żeby. Poczuć te święta tuż przed świętami, ponieważ okres Bożego Narodzenia w Polsce trwa do Matki Bożej Gromniczej, a więc do lutego. Jeżeli zaczniemy zatem święta w listopadzie, według tradycji zachodniej, a skończymy je 2 lutego, no to pan redaktor sam przyzna, że przynajmniej 3 miesiące świętujemy Boże Narodzenie. Jeśli zaś zostajemy w tradycji polskiej, czyli zaczniemy tuż przed Wigilią, a skończymy 2 lutego, no to te święta rzeczywiście są prawdziwie świętami. U nas ten okres Bożego Narodzenia przesunięty. To jest właśnie do matki Bożej Gromnicznej. Można zachwycać się tym, co przychodzi do nas z zagranicy, ale jeśli zrozumiemy, jaką mamy tradycję i będziemy ją rzeczywiście przeżywali, nią żyli, to zobaczymy, że to, co przychodzi z zagranicy, niekoniecznie. Y, y, jest do pogodzenia z tym, co jest naszą polską, piękną tradycją. Właśnie chciałem o to zapytać, czy da się pogodzić tę symbolikę i otoczkę wywodzącą się w wielu przypadkach właśnie z pogańskich obrzędów, bo przecież choinka to jest właśnie pogański obrządek, jemioła, pod którą się na Nowy Rok powinniśmy całować. Mikoła jako nie kojarzymy ze świętym, który tam żył na przełomie III-IV wieku i był biskupem Miry, tylko raczej tego pana z Laponii, czy po prostu gwiazdora, który przychodzi i przynosi prezenty. No i teraz właśnie, czy my jesteśmy w stanie to pogodzić. To może nieładnie nie, nie jest zadać py, odpowiedzi pytaniem na pytanie, kto przynosi panu redaktorowi prezenty pod choinkę? Czy jest to gwiazdor, czy jest to dzieciątko Jezus, święty Mikołaj, czy też anioł? No, u mnie tra tra tradycja była taka, że jednak święty Mikołaj. No, no właśnie, święty M Ale nie biskup Miry, tylko święty Mikołaj, pan w czerwonym No jeżeli stroju. święty Mikołaj, to biskup miry. No więc właśnie. Czyli jeśli możemy... Mikołaj, no to ten Pan w czerwonym y, skafandrze. No bo jeżeli przyjmujemy, że będzie to święty, no to rzeczywiście święty Mikołaj. Myślę, że y, musimy patrzeć na to, co jest najważniejsze w tych świętach. Y, jeśli nie narodziny Chrystusa, to tych świąt by nie było. To by były prawdziwie święta zimowe, o czym możemy usłyszeć za granicą, natomiast to są święta Bożego Narodzenia, czyli święta narodzin Chrystusa. Postaci w religii Boga, który stał się człowiekiem, ale także i postaci historycznej, bo Pan Jezus nie jest wymyśloną postacią. Jest to postać historyczna, która przyszła na świat. I jak liczymy nową erę, od narodzin Chrystusa po narodzinach Chrystusa, ludzie niewierzący powiedzą nowej ery, ludzie wierzący powiedzą po narodzinach Chrystusa, od Chrystusa zaczyna się nowa era. A zatem, jeżeli wyrzucimy całkowicie poza nawias Chrystusa i jego narodziny. To zostaniemy tylko na tej warstwie zewnętrznej. I wtedy opłatek nie ma znaczenia, białym, jaki, jakim jest biały chleb, czyli Eucharystia, którą się łamiemy. Bo to jest nawiązanie do tego, co się dzieje w czasie Eucharystii, w czasie przyświętej, kiedy kapłan łamie hostię. Chrystus daje siebie, żeby się połamać. My tym chlebem, hostią, miłością łamiemy się między sobą, składając sobie życzenia. Jeśli odsuniemy na bok Chrystusa. To pozostaniemy tylko przy przełamaniu się opłatkiem, które nie ma absolutnie żadnego znaczenia. Jeżeli jednak będziemy się zatrzymywać na tej warstwie religijnej, to zobaczymy, że to nie jest tylko zewnętrzny gest. On niesie ze sobą cały ładunek wewnętrzny, ale tą, tą duchowość, która w nas jest. Ksiądz wspomniał, że święta Bożego Narodzenia to te święta wyjątkowo rodzinne, które powinniśmy albo spędzamy zwykle w rodzinnej atmosferze. Mam jednak wrażenie, że na przestrzeni ostatnich lat to podejście, zwłaszcza młodego pokolenia, do spędzania świąt w gronie rodziny całkowicie uległo zmianie. I nawet jeżeli są to osoby wierzące, to mówią: My wyjeżdżamy na święta do zakopanego albo do ciepłych krajów i tam będziemy świętować. Nie skupiając się, czy są to osoby wierzące, czy niewierzące. I w tym wypadku święta przestają być rodzinne, co jest wyjątkowo dotkliwe też, Zwłaszcza dla osób starszych, dla seniorów, to jest kwestia wychowania, tak mi się wydaje. Oczywiście, czas Bożego Narodzenia, czas świątek, jakichkolwiek, to jest czas wypoczynku. I możemy myśleć tylko o sobie, ale wydaje mi się, że to jest też czas, kiedy pomyśleć trzeba o tych, którzy nas wychowali, którzy nam przekazali wiedzę, wiarę, którzy nas uczyli żyć, czyli o naszych rodzicach, o naszych dziadkach. To jest czas, kiedy możemy być z nimi. To jest czas, który, którego, gdy jeśli dzisiaj nie spędzimy z nimi, z nimi, to ten czas już do nas nie wróci. Często ludzie młodzi o tym zapominają, myśląc tylko o sobie, bo ja chcę wypocząć, bo mnie należy się wolne, bo to jest czas dla mnie. Podczas gdy święta tego wymaga też miłość. Mówimy o Chrystusie, święty Jan powie, że Bóg jest miłością. Tego uczy nas też Chrystus: o tym, że czasem trzeba zapomnieć o sobie. I o moich pragnieniach, o moich marzeniach, o tym, żeby mnie było dobrze, ale pomyśleć także o tym drugim. W tym wypadku, o tych, których kochamy, może z którymi nam jest czasem ciężko, ale trzeba być. To jest też y, miłość czasem wymaga też cierpienia, y, żeby spędzić ten czas przy tym stole, nawet kiedy jest trudno. Przełamać się opłatkiem y, i powiedzieć, przepraszam, albo wybaczam i zaczynam na nowo. Y, to jest czas, kiedy, y, kiedy trzeba być ze sobą i ucieszyć się sobą nawzajem. Myślę, że to znakomita puenta naszej rozmowy. Ksiądz Paweł Kłys, rzecznik archidiecezji łódzkiej. Dziękuję serdecznie. Bardzo dziękuję. A Państwu dziękuję za uwagę i życzę dobrego wieczoru.